Z tą grupą marzeń. No powiem tak, ja się cieszę z jednego, że nie gramy ani z Hiszpanią, nie gramy z Holandią. A tak jak powiedział Gianni, no jest otwarte losowanie, no i zobaczymy. Powiem Państwu tylko tyle, że grają w tych koszykach 14 najlepszych państw i reprezentacji piłkarskiej w Europie. Na kogokolwiek trafimy, to każdy mecz będzie bardzo ciężko. A kto będzie wyciągał kulki? Pan coś wie? Myślę, że będą wyciągali, z tego co się słyszałem, czy orientuję, zawodnicy, którzy kiedyś zdobyli mistrzostwo. Shakira też zaśpiewa? Słyszał pan? Nie wiem. A panie prezesie, każda grupa będzie dla nas grupą śmierci? Panowie, jeśli chodzi o ten komentarz, czy będzie śmierci, czy nie śmierci, cokolwiek byśmy wyrysowali, to i tak to powiecie, że to jest grupa śmierci. No bo jest taka, te koszyki zresztą sami państwo wiecie, jak wyglądają. W każdym koszyku jest po 4 zespoły. No my jesteśmy tylko 2 w jednym, to tylko gdzie gra Hiszpania i gdzie gra Holandia, to do tej grupy, bo my już mamy swoją grupę i Ukraina też ma swoją grupę, jeśli chodzi, wiadomo, gdzie grają. No a reszta to jest to los szczęścia. No jak wyciągną, no to czy to będą Niemcy, czy Anglicy, czy to będą Portugalczycy, powiem Państwu, czy będą Włosi. No nie ma jak. No. A z kimś tak chciał, szczególnie właśnie pan by chciał? Na przykład byśmy na Czechów trafili. No właśnie, dzisiaj to spotkanie z Michelem Platini i Gianni Infantino. Spodziewa się pan jakichś trudnych pytań o sytuację w Polsce? No powiem Państwu tak, no. Dzisiaj po tych taśmach, jak Państwo sami tam sobie poczytacie, nie? Najcieńszego nikt nie dostał zarzutu, zresztą CBA się wycofało w ogóle. No to wie pan, no. A jak pan skomentuje to, że na takiej konferencji jedyne pytania z sali, jakie padały do pana, zahaczają o korupcję, czy domniemaną korupcję w PZPN-ie? To jest ten temat, który zagraniczne media w kontekście Euro 2012 w Polsce interesuje w tej chwili najbardziej. Powiem panu tak. Znacie, jest pan dziennikarzem. Wie pan, co pana interesuje. Dobra wiadomość jest złą wiadomość. A zła wiadomość jest najlepsza, bo można tym zrobić, wie pan. Czy sprzedaż, czy oglądalność, powiem panu, poprawia. No takie, to takie są prawa dzisiaj, jeśli chodzi o media, prasę. Tak. Jeszcze chciałem zapytać o grupy, wrócić do nich. Pan powiedział w przeglądzie sportowym, że jak nie wyjdziemy z grupy, to pan się poda do dymisji. Pan podtrzymuje te słowa, tę deklarację? Powiem panu tak. Ja powiedziałem nie dosłownie, tylko powiedziałem wprost, że jeśli, że mnie oceni się, powiem panu, ja nie gram, nie? Dla reprezentacji naszej. No właśnie. że ocenią po wynikach reprezentacji, wie pan. Dobrze pan wie, że czym się buduje wizerunek. Wizerunek się buduje tym, jak pierwsza reprezentacja wygrywa, jest na świeczniku, wie pan, to rośnie prestiż i zainteresowanie na tym. No i wiadomo, trzeba będzie podjąć po Mistrzostwach Europy twardą, męską decyzję. Tyle w tej sprawie.